Naszym kolejnym rozmówcą po spotkaniu B-klasowym o Mistrzostwo Superpucharu jest trener Jurnie Gowa Grzegorz Szulc. Dzień dobry. Jak ocena tego spotkania? Trochę wysoki wynik, ale no to jest kolejny sparring, mecz kontrolny, także nie ma co chyba załamywać rąk. No, nie załamujemy rąk, wynik troszkę za wysoki. Taki miałem schemat generalnie przygotowań, żeby troszeczkę to zmęczenie narastało, co dzisiaj było widać i chyba troszeczkę to zmęczenie dzisiaj było za duże, stąd tak duża przewaga przeciwników. No, staraliśmy się grać też odważnie, troszkę nie stawaliśmy swojej bramce. W żadnym stopniu mnie ten wynik nie przeraża, patrzymy, żeby wygrywać w lidze. Jeszcze parę lat temu czwarta liga na dosyć wysokim poziomie była w Niegowie. Jakie są teraz prognostyk, jakie cele? No, kiedyś była czwarta liga, zgadza się, sam wprowadzałem ten zespół też do czwartej ligi. Budżet był spory, że tak powiem. W tej chwili działamy na zasadzie gminy, na tym poziomie. Dzisiaj grali chłopcy, którzy awansowali do A-klasy, plus doszło troszkę młodzieży jeszcze. Gramy tym, co mamy i gramy chłopakami z gminy, na jakim poziomie będziemy w stanie grać, na takim będziemy grać. No, awansowaliśmy bez żadnych problemów. Myślę, że w A-klasie środek tabeli powinniśmy bez problemu osiągnąć. Jak ocenia pan pomysł podokręgu? Drugi rok rzędu takie granie spotkania takiego typowego mistrza zarówno A i B-klasy? Bardzo dobrze oceniam, dobrze, fajnie się dzieje, fajnie, że działamy tutaj coś, że, no, że coś się robi też dla piłki, prawda, i w okręgu, i pod okręgu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.